Głównym narzędziem germanizacji w zaborze pruskim było wyrugowanie języka polskiego z urzędów i szkół. Września to miasto w Wielkopolsce, w którym w 1901 roku dzieci i młodzież z katolickiej szkoły ludowej zaprotestowały przeciwko wprowadzeniu wraz z nowym rokiem szkolnym nakazu nauczania religii i śpiewu kościelnego w języku niemieckim. Uczniowie podjęli strajk, wykazując się niezwykłą odwagą, mimo kar chłosty, które stosowali niemieccy nauczyciele. Dzieci dały wielkie świadectwo patriotyzmu i przywiązania do polskiej tradycji, historii i kultury.